nie byłem już tak zdrowowana, jak na przykład w pierwszym roku z Navy, która jest dla mnie wielki wnok przy życiu. Oczywiście pierwszy odcinek jest skupiony na postaci Magdy, grany przeze mnie, ale nie jest tak w całym serialu. Każdy odcinek gdzieś pokazuje, jest skupiony bardziej na jednej z bohaterów. Pierwszy na Magdzie, ale potem jest inaczej. Tak naprawdę no, wszystkie cztery jesteśmy tak samo intensywnie na ekranie i to jest opowieść o przyjaźni naszych kobiet. Nie, tak naprawdę o ich związkach, o ich relacjach z partnerami, tylko o tym, jak one się wspierają w swoich problemach, o ich przyjaźni, o czasami takiej nieławnej przyjaźni. Duże emocje, bo nie widziałam pierwszy odcinek. Ja widziałam te duże emocje. A pierwszy odcinek jest taki opisowy, wprowadzający, prawda? Poznajemy wszystkich bohaterów. Założenia postaci Joanny są bardzo podobne do mnie prywatnie. Myślę, że już na castingu i reżyser, i Robert Wichrowski, Marek Pałka, który robił casting, przyglądali mi się prywatnie bardziej niż to, jak wypadam na castingu. Bardzo często padały takie stwierdzenia: o, Joasia, o, tutaj Joasia, o, tak Joasia by się ubrała. No. I tak by się zachowała, tak? To znaczy zachowała, może nie, bo bardziej przyglądali się moim zainteresowaniom, moim fascynacjom i myślę, że gdzieś tak stąd wzięli Joasię taką. To które te cechy charakteru czy osobowości są takie spójne? No myślę, że troszeczkę się podobnie ubieram. To znaczy taki eklektyzm w ogóle styl. Że ja lubię po prostu rzucić wszystko na siebie i lubię też kolory, bo może dzisiaj jestem troszkę bardziej na golowo, bo mamy konferencję uroczystą, ale gdzieś tam ten styl jest bardzo podobny.